Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś zupełnie innym, o czym jeszcze w ogóle nigdy nie poruszałem w zasadzie tematu na żadnym z moich odcinków na kanale, a mianowicie o sprawach, nie wiem jak to powiedzieć, o rzeczach, może, o sytuacjach, o rozwiązaniach często również można powiedzieć, rozwiązaniach to dobre jest. To jest dobre słowo polskie, o rozwiązaniach w Wielkiej Brytanii, jakie mnie na przykład wprawiły w osłupienie, bądź mnie zdziwiły, bądź po prostu były dla mnie dziwne. Nie potrafiłem na początku tego zrozumieć, dopiero potem się dowiedziałem, o co tak naprawdę w tym chodzi. Także zapraszam do oglądania yy, i zaczynamy. Ok, czyli tak. Rzeczy, które mnie zdziwiły, jak przyjechałem do Wielkiej Brytanii. <laughs> Tutaj należy nadmienić, <laughs> sorry, że przyjechałem w 2006, więc dość dawno temu, tak. Wiadomo, że wtedy jeszcze były inne sprawy, inne rozwiązania, inne systemy, inne jakieś takie e, można powiedzieć rzeczy, którymi, z którymi się wówczas zetknąłem, a które być może w tej chwili już nie będą miały miejsca w wielu, wielu wielu miejscach i dla wielu ludzi, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii. Ale mimo wszystko jednak mam zamiar o nich opowiedzieć i, i je nadmienić, tak? E, więc tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co mnie zdziwiło, jak przyjechałem do Wielkiej Brytanii, e, to w pierwszej kolejności e, to były dwa krany w łazience. Tak, dwa krany e, z, e, z jednym przekrętłem. Nie tak, że jest jeden kran i dwa do przekręcania, te, te, tylko są dwa krany i mają po jednym. Jeden jest do ciepłej, drugi jest do zimnej wody. No, i to tak jest, że jak na przykład wziąłem ręce, to nie wszędzie tak jest, od razu mówię, że to jest tylko w tych naprawdę e, takich, można powiedzieć, starszych domach, e, ale też dużo ludzi na przykład zakłada sobie takie, dwie, takie dwa krany nowe w nowoczesnych domach, ponieważ po prostu podoba im się to rozwiązanie, tak? E, I mają takie przywiązanie do tradycji. A teraz Wam powiem, dlaczego tak jest, że są te dwa krany. No więc w e, czasie I i II wojny światowej. Wielka Brytania miała straszny niedostatek wody. To znaczy, no, były, była potrzebna woda do produkcji amunicji, do produkcji tam y, statków i innych, różnego rodzaju takich, no, y, jak to powiedzieć, pojazdów i w ogóle do produkcji broni. Tak? I, no i oczywiście były też, dużo było zapotrzebowania dla ludności, a niektóre na przykład. Y, jak to się mówi, te wszystkie miejsca, które tam zajmują się w, czyszczeniem wody, tak, e, zostały no, zbombardowane, zniszczone, e, nie, gdzie niegdy na przykład linie były pozrywane, tak, wodociągowe, no bo były pozrywane przez bomby na przykład, bądź tam przez jakieś naloty, no i e, to było bardziej w II wojnie światowej, no bo w pierwszej też, czy tak samoloty nie były używane generalnie, ale w II wojnie światowej. E, więc Brytyjczycy po prostu, e, żeby zmusić społeczność, do oszczędzania wody wprowadzili właśnie te dwa krany, ponieważ jeżeli oni wychodzili z takiego założenia, że jeżeli się ma jeden kran z ciepłą i zimną wodą lecący razem, no to wtedy ludzie będą to po prostu tą wodę marnować. Tak? Natomiast jeżeli będą mieli bardzo ciepłą albo bardzo zimną wodę, no to wykorzystają tyle, ile potrzebują, jak najszybciej umyją te ręce, na przykład jakieś tam garnki wykorzystają do, do, do gotowania, na przykład. tak? Co spowoduje, że no będzie też mniejsze zużycie gorącej wody, co tym będzie mniejsze zużycie prądu do jej wyprodukowania i podkrzania. Tak? Także dlatego są te krany, więc mówię, one są w starych domach, ale dużo ludzi z powodów sentymentalnych po prostu sobie te krany też zakłada. E, słuchajcie, drugą sprawą, jaką też mnie rozbawiło, to było to, że w Wielkiej Brytanii w łazience na przykład, znów w tych starszych domach e, światło jest na sznurek. To znaczy wchodzi się do łazienki, nie ma tak jak u nas na przykład w większości mieszkań yy, przełącznika przed drzwiami, tylko się wchodzi i jest taki sznureczek, wisi naddolny, na dole i z boku przy drzwiach i trzeba należy go pociągnąć, wtedy się zapali światło. Dlaczego to tak jest? No dlatego to tak było, ponieważ yy, tutaj wchodzi to m, takie bardzo metodyczne... Przepraszam... Mam coś odbicia mi się, odbija się dzisiaj mi. Takie metodyczne bardzo, a jednocześnie aż chorobliwe podejście na zasadzie tego health and safety, czyli tak jak u nas jest bezpieczeństwo i higiena pracy w domu, i tak dalej. Tak? No bo generalnie chodzi o BHP. Więc oni tak do tego też bardzo podchodzą I oni bardzo do tego podchodzili metodycznie wcześniej, właśnie z tego względu zamontowali te światła na sznurki, ponieważ sznurek, no tkanina nie przewodzi prądu, tak, także taka osoba, która pociąga za ten sznurek jest absolutnie odizolowana od źródła prądu jakim jest światło. I nie ma możliwości porażenia się, tak? Dlatego tak to jest wymyślone. Słuchajcie, brak gniazdek w łazienkach, kolejna sprawa, jaka mnie zdziwiła, no to to, że nie ma gniazdek. No bo wszędzie w Polsce na jakiekolwiek łazienki jeśli nie pójdę, zawsze są przynajmniej dwa gniazdka. Jedno do suszarki, jedno do czegoś tam jeszcze innego, na przykład do szczoteczki elektrycznej, więc są na pewno przynajmniej dwa, tak. Natomiast pojedziecie w Wielkiej Brytanii i w wielu miejscach nie ma w ogóle gniazdek w łazienkach, a jeżeli jest gniazdko, to ono jest o bardzo niskim stężeniu prądu używane zazwyczaj tylko i wyłącznie do golarki elektrycznej. Tak? Do niczego innego. Nie ma takiego normalnego gniazdka, gdzie można włożyć tę ze mną wtyczkę brytyjską. tak. Nie wiem, jak to jest w nowych, super nowych domach, bo nigdy nie mieszkają w takich nowo budowanych domach, tylko zawsze mieszkałem w, albo w blokach, albo w domkach takich trochę no, już takich starszych, takich typowych angielskich domkach. Więc być może tak jest, że w tych nowych już, już to pozwalają, ale na to nie potrafię powiedzieć. Ale wiem, że mnie to dziwi, jak przyjechałem. To była pierwsza rzecz. Którą tak w sumie zauważyłem od razu, no bo musiałem skorzystać z Łazienki i nie mogłem, nie mogłem sobie podłączyć elektrycznej kolarki. No dobra, słuchajcie, kolejna rzecz to te, te, te wielkie wtyczki brytyjskie. Wielka bry, brytyjska wtyczka ma tu do siebie, że jest bardzo duża i nawet chyba mam gdzieś tutaj brytyjskie wtyczki, więc wam pokażę, jak ona wygląda. Brytyjska wtyczka wygląda w ten sposób. Okej, okay, ona jest wielka, ma tak jak u nas normalnie dwa tutaj te metalowe końcówki, dwie metalowe końcówki, tylko one nie są okrągłe i takie cienkie jak nasze, tylko są kwadratowe i dość, dość, dość takie masywne i do tego ma jeszcze tę trzecią wielką taką końcówkę, która działa jak e, tak jakby klucz generalnie, ponieważ... Gniazdka Wielkiej Brytanii są tak zbudowane, że żeby włożyć tą wtyczkę, najpierw musi wejść ten klucz. On jest dlatego od, odrobinę dłuższy niż cała reszta, niż te dwa pozostałe bolce, ponieważ w momencie włożenia wtyczki do kontaktu ona odblokowuje tutaj tą część, która jest, która faktycznie przewodzi prąd w kontakcie. I dopiero tam są takie zapadnie dwie, one się podnoszą i dopiero wtedy można włożyć tą wtyczkę. Albo się podnoszą, albo się od, 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 odchylają, albo po prostu czasami jest tak, że jest blokada. Jeżeli to tego nie ma tego, tej końcówki nie ma, na przykład się ułamała we wtyczce, a jest tylko ta, no to ona tak nie wejdzie. No, trzeba tam pomanipulować. Oczywiście można sobie użyć coś innego, żeby tu przykleić i też będzie działało tak. Ale to jest generalnie tak zrobione, że ma to blokować właśnie wejście do, do, do kontaktu, jeżeli jest zepsuta wtyczka. Również BHP i przede wszystkim również ochrona dla Dzieci i dla osób starszych, i w ogóle dla, dla każdego, kto używa to. Tak? No bo... Jak jest na przykład uszkodzona taka wtyczka, no to już się nie włoży, tak, już to jest jakimś automatycznym zabezpieczeniem, no i przede wszystkim właśnie to, żeby dzieci nie, 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 nie wkładały na przykład, nie wiem, no czasami dziecko gdzieś tam się czymś bawi, nie, może włożyć jakiegoś tam metalowy długopis czy coś, czy na przykład, nie daj Boże, nóż czy widelec do, tej, do, tych, do tego gniazda i by go poraziło, nie, a jeżeli jest to w ten sposób zebrane, to on nie jest w stanie tam nic wsadzić, bo to po prostu jest zamknięte, nie, nie pozwala, nie pozwala na włożenie niczego, tak. Kolejną rzeczą, jaka jest e, dla mnie była też śmieszna, to było to, że właśnie gniazdka w Wielkiej Brytanii posiadają wtyczki. To znaczy, e, żeby nam można na przykład włożyć taką, taki wty, taką wtyczkę jak nasza tutaj, nie wtyczki, przełączniki posiadają, sorry, przełączniki. E, żeby taką wtyczkę włożyć, no to wiadomo, możemy ją włożyć, tak? ale to nie znaczy, że będzie nam działało. Cokolwiek, co chcemy, żeby nam działało pod prądem. Dlaczego? Dlatego, że są jeszcze przełączniki. Przełączniki są po to, żeby móc em, odizolować e, sprzęty, na przykład w domu, e, przed. Przed, przed spaleniem na przykład, tak? Czyli wyjeżdżamy na wakacje, zostawiamy w Polsce na przykład, no to że zazwyczaj ludzie wyjmują wtyczki, nie? Z, z kontaktów, w razie burzy na przykład, w lato zazwyczaj tak się robi, natomiast w Wielkiej Brytanii nie potrzeba tego robić. Wtyczki mogą być w kontaktach, po prostu się tylko prze, przełącza przez przełącznik i, i to sobie dalej już działa, tak? To jest też wygodne na przykład, jeżeli ktoś ma, no nie wiem, akwarium, tak? Akwarium powiedzmy i musi mieć na przykład przedłużacz, bo tam ma, nie wiem, grzałkę, filtr, y, jakiś jeszcze tam skimmer jest włączony, może, może na przykład światło, prawda, podłączone jest, no to jest parę tych, parę dobrych tych włączników, tych, tych, tych wtyczek. No i teraz, żeby każdy jeden po kolei na przykład wyłączać wychodząc z domu, bo nie chcemy, żeby nam wszystko pracowało non stop, tak, no to nawet w przedłużaczach każda ta, każda ta dziurka, że tak powiem, każdy, każde wejście dla wtyczki ma swój osobny przełącznik, więc na przykład jeżeli nie chcemy, żeby światło się paliło, to wyłączamy sobie tylko światło, i używamy to za pomocą właśnie tego przełącznika, bez potrzeby wyjmowania i wkładania wtyczki. Więc to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Chciałbym, żeby w Polsce takie rozwiązanie było wprowadzone, bo naprawdę to dużo ułatwia sprawy. Wiecie? Eee. A, i co jeszcze bardzo ważne jest to, to że w tych wtyczkach wszystkich, angielskich, kable nie są tak jak u nas, że mamy wtyczkę i ten kabel jest tak równoległy z wtyczką, nie? Że tutaj są te dziurki te, te dwa e, do, do włożenia, te dwa bolce i tutaj od razu idzie prosto równo wtyczka. Nie, tam jest tak, że jest, jest, wchodzi nam wtyczka, a kabel nie wystaje tutaj stąd, tylko tutaj od dołu, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ jeżeli włożymy to do, do, do ściany, tak? no to ona mniej więcej siedzi tak w ścianie i ten kabel nam tu nie wystaje. Możemy na przykład przystawić rogówkę, sofę, czy jakąś tam inną, inny mebel, tak? Dość blisko. Natomiast z polskimi wtyczkami, no to jak dopchniemy to, no to ona nam się gdzieś tutaj wyłamie albo się zegnie, tak? A tutaj w Wielkiej Brytanii tego nie ma, więc to jest taka, taka ciekawostka dla Was. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, czy nie, no ale już. Opowiedziałem. Słuchajcie, kolejna rzecz, jaką, jaką mnie zdziwiła, jak pojechałem do Wielkiej Brytanii, to była bardzo duża, bardzo mała odległość pomiędzy przystankami. Tak? Znaczy, tak było w Londynie, nie wiem, jak to jest w innych miastach, chociaż w Edynburgu też byłem i tam tak, tak samo było, i w Nottingham też byłem i tak samo było, i w Cardiffie też tak było, więc przypuszczam, że wszędzie tak jest. Tam przystanki są dosłownie rzut beretem. U nas e, zauważyłem, że jak siedzie przystankiem, no to ten przystanek no to jednak jest kawałek, nie? żeby na przykład na tramwaj, czy na bus, czy na cokolwiek. Natomiast e, w Wielkiej Brytanii przystanki autobusowe są super blisko, dosłownie jest widać ten przystanek, można by go przejść w ciągu 1,5 do 2 minut a oni mają tak te często właśnie te przystanki, a mimo to jednak bardzo szybko siedzi, no bo wiadomo, że tam są te specjalne linie autobusowe i są na, na ulicach są wyznaczone dla nich linie, także tam nikt nie wjeżdża, te autobusy sobie spokojnie po prostu jadą jeden za drugim, nawet czasami e, nie ma jakiegoś takiego zatłoczenia dla nich, one, nie, one nie, nie są podatne na korki. O. No ale to, że takie bliskie przystanki jest, to mnie zdziwiło w sumie. Mhm. Słuchajcie, mam tutaj notatkę, piszę, patrzę sobie, co jeszcze, co jeszcze tu mam. Aha, słuchajcie, każda ulica ma inny kod pocztowy. Często tak się zdarza, że nawet dwa różne domy na tej samej ulicy będą miały inny kod pocztowy. I w ogóle sposób pisania kodów pocztowych. No, dlaczego to tak jest, że na przykład nie pisze się tak jak u nas, nie wiem, 92, 100, czy tam 95, 100, czy tam 400, 100, czy jakoś tam 2400, czy w ogóle, no nieważne, no nie. Sama numeryczna rozpiska u nas jest i w większości krajów Europy tak jest. Natomiast w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Australii, w Irlandii są em, alfanumeryczne. Em, alfanumeryczne, co to są? Kody kreskowe, o właśnie, kody pocztowe. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Anglicy poszli w trochę inną stronę. Oni, żeby ułatwić sobie jakby nawigację w mieście, i to też dużo mi pomagało na przykład przy szukaniu mieszkań na wynajem, jak byłem w Wielkiej Brytanii, że dwa pierwsze, trzy pierwsze numerki, sorry, to jest, to jest tak zbudowane, że na przykład postcode może wyglądać tak se 1 se Se12by, tak i jest Se12by i tak jest pierwszy i drugi człon. Ten pierwszy człon to może być wszystko pomiędzy dwoma a czteroma znakami, czyli może być albo dwa, albo cztery znaki i to są najczęściej literki. W połączeniu z cyferkami, właśnie tak jak ja mówię SE12BY, które oznaczają generalnie okręg pocztowy. I tutaj jeszcze też należy zrozumieć, że one wyznaczają okręg poc pocztowy również na podstawie położenia geograficznego. Czyli na przykład u nas wyznacza się kody pocztowe względem, nie wiem, dla miasta, dla gminy, dla okręgu jakiegoś, mieście, jeżeli to jest duże miasto, dla powiatu. W Wielkiej Brytanii tak nie ma. W Wielkiej Brytanii tak na przykład, że jest jak jest, jak jest Londyn, tak, to centralne, centralna ta strefa pierwsza tak zwana, no to ona jest podzielona jakby tak jak ciasto na cztery, okay? i mamy i potem jeszcze na, na kolejne, że mamy, e, mamy północ, południe, wschód i zachód. I tak właśnie będzie north, east, south, west, okay? więc jeżeli na przykład mamy po, y, mieszkamy na SW, to wiemy, że to jest Southwest. Okay. Jeżeli mieszkamy na N, na postkodzie N1, na przykład N, zaczynamy się N to jest North, północny Londyn, tak? I tak to jest mniej więcej zrozumiałe. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli jest numerek, to numerek oznacza, jak daleko od centrum się znajdujemy Londynu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś mieszka na se 1 to znaczy, że mieszka w SI, czyli South East London, czyli okolice na przykład London Bridge, ok? Tower, i jeżeli jest jedynka, to znaczy, że mieszka bardzo blisko, czyli mieszka w tak praktycznie w centrum. W centrum Londynu mieszka, okay? ponieważ uznawane jest, jedynka jest na najniższą cyfrą, zero nie używane jest tutaj w tym wypadku, jedynka jest najniższą cyfrą, więc wiemy, że jesteśmy w South East, South East 1, czyli w South East centrum, centrum South East, a więc centrum Londynu. Okay? Ja na przykład mieszkałem w N15 swego czasu, co było północ Londynu i ponieważ miałem numerek 15, ponieważ byłem dość daleko od tej centralnej strefy. Tak? Znaczy jak na angielskie warunki, to nie byłem daleko, bo to była druga, w zasadzie trzecia strefa pomiędzy drugą a trzecią strefą, no ale mimo wszystko jednak było to kawałek i już było numer, numerek 15, north 15, tak? Czyli północ 15. Natomiast e, drugi człon, e, drugi człon tego tego kodowania, tego kodu pocztowego, tak jak mówiłem SE1, SE1, 2BY, 2BY na przykład, tutaj te numerki i tutaj to połączenie numerów i liczb już, jest, już, już może być przypadkowa, dlatego że ten numer może określić tylko i wyłącznie 100 sąsiadujących ze sobą budynków, nie więcej jak 100. Czyli wyobraźmy sobie długą, bardzo długą ulicę, okay, na której jest bardzo dużo domków, bo one są często do siebie przylepione, więc są bliskie, tak zwany attach o semi tak? I one są bardzo do siebie blisko połączone. Więc jeżeli na przykład mamy ulicę N17, N17, 2BY, znowu coś takiego, no to wiemy, że to jest północny Londyn, dość daleko. 2BY to już będzie, to się nam już będzie liczyło tutaj z ulicą, tak? I tutaj wiadomo, to już listonosz w i można to znaleźć, informacja na ten temat, gdzie to jest, w wyszukiwaniu kodu pocztowego na przykład, na stronie postoffice, przepraszam, że mi się odbija, ale jakieś tak dzisiaj coś ten, ciężkie jedzenie mnie dlatego, e, co mówiłem? Aha, no, że... Em, że jeżeli i więc, więc jeżeli sobie chcecie znaleźć ten kod pocztowy, to możecie znaleźć właśnie na internecie, ale generalnie chodzi o to, że nie może być więcej. Drugi członkodu nie może mieć określony więcej jak 100 budynków. Okay. 100 sąsiadujących ze sobą budynku, więc czasami tak jest, że na przykład jest długa ulica i początek ulicy ma taki kod pocztowy, dochodzimy do setnego budynku i on się na automatycznie zmienia. Znaczy początek będzie taki sam, ten pierwszy, czy on będzie taki sam, bo on określa nam dzielnicę, północ e, i jak daleko od centrum, natomiast ta reszta całego kodu już będzie zupełnie inna, bo już to już po prostu jest, e, jakby się można powiedzieć, no skończyła się ta pula 100 budynków, która jest używana do kodowania i zaczyna się kolejne, na przykład 100, więc będzie już zupełnie inne. Sorry, rozgadałem się na masa na temat tych kodów, ale one są takie naprawdę dość trudne do zrozumienia, więc, e, więc po prostu wytłumaczyłem wam, tak? Co tam jeszcze takiego mam tutaj? Wielkość banknotów mnie zdziwiła, bo jak no wiadomo, polskie banknoty nie są takie duże, one są takie dość filigramowe, poręczne. Natomiast brytyjskie banknoty są bardzo duże generalnie. 50 funtów to jest olbrzymi banknot, 20 funtów też dość spory. Dziesiątka jest taka mniej więcej ok, piątka też jest już zupełnie mniejsza, ale no jednak wielkość tych banknotów mnie zdziwiła. Myślałem, że są jednak troszeczkę mniejsze. No i od jakiegoś czasu, już od już paru dobrych lat. Um, używane są banknoty plastikowe tam, tak? Także już piątka, dziesiątka, 20 i chyba pięćdziesiątka też już została zastąpiona pa banknotem plastikowym, już się nie używa papierowych. E, dobra, kolejna sprawa, jaką mam tutaj. Uh -huh. Brak mandatów za przechodzenie na czerwonym świetle. E, z tego się śmieję, dlatego że ciągle jak gdzieś wychodzę na miasto z kimkolwiek i na przykład stoję na przystanku, na, nie na przystanku, na przejściu dla pieszych, i widzę, że jest czerwone światło, ale nic nie jedzie, to po prostu mam ochotę przejść. Już parę razy tak było, że przechodziłem. Ludzie się na mnie w ogóle patrzyli tak dziwnie, wszyscy stoją, a ja jako jedna takie kaczątko sobie przechodzę. Um... Ale ja jestem do tego tak przyzwyczajony, bo w Wielkiej Brytanii generalnie policja nie wystawia mandatów za przechodzenie na czerwonym świetle, na przechodzenie w miejscu, gdzie nie wolno przechodzić, czyli na przykład nie na pasach. Oni tam często bardzo samo sami to robią. Tak? Tam jest tak olbrzymie zaludnienie w Londynie, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zdążyli na pasy, żeby wszyscy się zmieścili często na pasze, więc ludzie po prostu przechodzą, jak chcą. Trzeba ostrożnie jeździć. Jak najbardziej, dla kierowców to pewnie jest zmora. E, natomiast dla pieszych no to jest bardzo wygodne, nie ma się co bać policji. Ile razy tak było, że na przykład stałem na przystanku, nie na przystanku, stałem na przejściu, co ja dzisiaj mam z tym przystankiem? Nie wiem, stałem na przejściu e, i chciałem przejść. I stoi koło mnie policja i jakoś nawet nie zwróciłem uwagi, że oni sobie przyszedłem. nie było ani, Nawet mi nie zwróciły uwagi, także tutaj pod tym względem jest zupełnie inaczej, jak w Polsce. E, co dalej? Aha. E, Zdziwiłem się, kiedy mnie ktoś, kiedyś na początku pamiętam, że przyjechałem, to mnie zaprosili na brunch. Nie wiedziałem, co tak naprawdę jest ten brunch. Się okazało się, że brunch to jest połączenie breakfast i lunchu, czyli takiego późnego generalnie śniadania, bardzo późnego śniadania. Miejsca są takie w Londynie, gdzie można zjeść śniadanie cały dzień. Naprawdę, uwierzcie mi. Tylko, że to śniadanie brytyjskie, no to wiadomo, jest takie dość syte i pożywne i w ogóle ciężkie, no bo tam są mi jakieś bekon jest smażone i kiełbaski są smażone, i są baked beans, i są tam jakieś ciepłe pomidory, e, często frytki są, e, no dużo tego jest, tak? E, jest to faktycznie sycące śniadanie, więc e, po prostu brunch to było coś, czego ja na początku nie mogłem zrozumieć, no bo tak sobie myślałem, no kto komu by się chciało tak późno na śniadanie chodzić, nie? A później ja się z tego przyzwyczaiłem, to często sam z tego korzystałem, no bo na przykład wstawałem wcześniej, nie chciało mi się jeszcze specjalnie jeść, bo wiadomo. Ja mam takie w ogóle podejście, że jak wstaję wcześniej rano, to jak może mi się chcieć jeść? Przecież nic, no co nie robiłem, więc nie, nie chce mi się aż tak bardzo jeść. E, więc taki branż często właśnie stosowałem. E, kolejna sprawa, e, co mnie dziwiło, to to, że jak poszedłem do sklepu, pamiętam, poszedłem w 2006 roku pierwszy raz do sklepu, przyjechałem tam do Morrisona na zakupy na jedzenie. I mnie zdziwiło, że większość cen była jednocyfrowa. Znaczy tak, no na przykład w Polsce już w tamtych czasach, 2006 rok, no to już ceny produktów były takie, że zazwyczaj były dwucyfrowe. Jeżeli to było coś większego, na przykład jakieś ciasto czy coś, no to się płaciło 15 zł, 12 zł, 10 zł, nie? No zawsze to była dwucyfrowa liczba. Natomiast w Wielkiej Brytanii za dużo produktów jest, faktycznie mieści się w jednocyfrowej liczbie, tak? No to wynika z tego po prostu, że fund jest silną walutą i, i tutaj... Em, te ceny są niższe, tak? one są faktycznie niższe niż na przykład w Polsce za wiele produktów. Dobrym przykładem tego jest TK Max na przykład, gdzie ja lubię często się wybrać do TK Maxa, bo tam różne są ciekawe rzeczy I, i zresztą zrobię na ten temat osobny odcinek, ale on jest dokładnie takim właśnie przykładem, że ceny są wyższe w Polsce jak w Wielkiej Brytanii na wielu produktach. Co dalej? No, oczywiście, mnogość nacji mnie zdziwiła, tak? Ja wysiadłem go, no, znaczy, ja nie miałem się tak za bardzo zielonego pojęcia o Wielkiej Brytanii. No, nie uczyłem się oczywiście języka, coś tam w, w, w szkole, wiadomo, zawsze były jakieś zajęcia z angielskiego, no to przykład Wielkiej Brytanii zazwyczaj był używany. Natomiast jak przyjechałem do Londynu, a moje pierwsze miejsce zamieszkania miało mi. Sorry, przepraszam, zagubiłem się znajdowało się na Urgrinie, to jest północny Londyn, taka dzielnica Urgrin, jak tam pamiętam, wyszedłem na Wood Green High Street do centrum, do shopping, do shopping takiego dużego shopping, shopping center, to po prostu byłem zszokowany tym, jak tam było dużo różnych nacji. Tak, Turcy, Czarni byli i. I Hindusi, i Azjaci, no i dużo Polaków. No każda jedna możliwa nacja, każdy jeden język po prostu w autobusie się przewijał. Tutaj pod tym względem to faktycznie byłem zdziwiony. Nie sądziłem aż tak bardzo przed wyjazdem, że, to, że, jest, to, że jest to tak bardzo wymieszane miasto, tak, tak bardzo zróżnicowane kulturowo. Dobra, ale co? Nie uważam, że jest źle. Absolutnie. Właśnie uważam wręcz przeciwnie, że jest to bardzo fajne i tego teraz brakuje. Tak naprawdę, powiem wam szczerze, tutaj. Co dalej? Aha, domy bez fundamentów i bez podpiwniczenia. To jest coś, co mnie zdziwiło też. No bo większość ludzi jeszcze w czasach 2006-2007, no to budowało domy zazwyczaj z podpiwniczeniem. Teraz już widzę, że się często buduje bez podpiwniczenia, co moim zdaniem jest głupim rozwiązaniem, ponieważ no zawsze powinno być moim zdaniem to podpiwniczenie, tak? Ale ci, którzy chcą mieć często dom, ale nie do końca się na niego stać i chcą najniższym kosztem to zrobić, no to sobie budują bez podpiwniczenia na takich płytach betonowych, tak? No i w Wielkiej Brytanii też tak jest zrobione właśnie, że na płytach betonowych te domy stoją. Co, powoduje, co to powoduje? Dużą wilgoć. Przede wszystkim dużą wilgoć i widzę, że to samo się dzieje w Polsce. Ludzie budują na takich płaskich właśnie betonowych płytach i też mają wilgoć w mieszkaniach. Ci, którzy natomiast budują normalnie z podpiwniczeniem, jakby ten dom oddycha, cała ta struktura oddycha i tego problemu nie ma. Kolejną sprawą, jaką, jaka mnie zdziwiła Wielkie Brytania, ja przyjechałem w ogóle w styczniu w Wielkiej Brytanii, było tam dość ciepło. Wtedy jakieś chyba 10 stopni było, bo może 12 jak przyjechałem, więc w ogóle byłem zdziwiony. No, nie sądzę, że aż takie są różnice temperatur, a jednak. I co mnie zdziwiło, to szyby w oknach, że zazwyczaj szyby są, znaczy nie tak. Większość szyby w tej chwili double glazed, czyli podwójne są szyby, tak, tak jak w Polsce. Natomiast w wielu domach jeszcze gdzie nie gdzie są szyby pojedyncze. Jeżeli na przykład nie były wymiany okna, zwłaszcza jeżeli jest na przykład stary dom, który, który, prób, którego właściciel próbuje utrzymać w takim stylu staroanglikańskim, właśnie. Tak? Więc tam on będzie miał szyby normalnie, będzie miał okno normalnie drewniane, nie jakieś tam plastiki, tylko drewno. I one będą miały wstawione pojedyncze szyby. To mnie zdziwiło, ale. No jak mówię, tam zimno nie jest y, zimą, y, zwłaszcza tutaj na południu, na północy, tam w stronę Edynburga i jeszcze wyżej, to owszem, bywa zimniej, tak, tam jest do minusowych temperatur dochodzi, natomiast w Londynie i tych okolicach, tutaj na y, południu raczej nie ma, y, jak tam jest minus jeden i zacznie padać śnieg, to wszystko już jest wyłączane, generalnie z, z komunikacja jest wyłączona, wszyscy pracują z domu, albo w ogóle nie pracują, ale nie ma tak zimno, żeby, żeby te szyby pojedyncze były dużym problemem. Znaczy, mnie nigdy nie było zimno, na przykład. Tak? Miałem, taką, miałem też takie szczęście, że nigdy nie musiałem oszczędzać na ogrzewaniu, więc może dlatego mi było ciepło, ale te pojedyncze szyby mnie zdziwiły. A kolejną rzeczą, którą mnie zdziwiła, którą też mam na liście i jest związana też z oknami, to jest to, że w Wielkiej Brytanii, właśnie, też w starych domach, często okna są na sznurek. To znaczy, one są, to są takie okna, które się podnoszą. One, są do, one nie, tak, nie tak jak u nas, że są podzielone w tą stronę, że okno się otwiera wahadłowo, tylko są podzielone w poprzek, więc ono się do góry podnosi po prostu, tak? Ta górna część okna jest stateczna, ona się nie rusza, natomiast ta dolna się może unieść do góry. I ona się właśnie unosi na takich dwóch sznurkach po boku. Albo często na przykład na łańcuchach. Są takie malutkie łańcuszki i one się na nich, ona na nich się podnosi i do tego się opuszcza. Tak? E, to mnie też dziwiło, bo w sumie no, pierwszy raz widziałem okno na sznurek. <grym> e, o, kolejna rzecz. Samo zatrzaskujące się drzwi i zamki. Słuchajcie, to było dla mnie straszne. To było w ogóle dla mnie jakiś... jakiś Jakaś pomyłka na początku, dlatego że no, ja miałem takie podejście, że zawsze za sobą zamykałem drzwi. Jak na przykład wychodziłem, nie wiem, wyrzucić śmieci czy gdzieś, no to człowiek tak ma odruchowo, że zamyka za sobą drzwi. Zwłaszcza jeżeli ktoś pracował, pracował, nie pracował, tylko mieszkał w bloku, tak jak ja. No ja nie mogłem sobie wyjść z domu, na przykład wyrzucić śmieci, nie zostawiwszy otwarte drzwi, no bo mógł mi się ktoś wyłamać, tak, albo wejść. Więc zawsze za sobą je zamykałem. Natomiast w Wielkiej Brytanii, mając te samo zatrzaskające się drzwi, a w większości tak jest, no to jeżeli się za sobą zamknie drzwi i nie ma się klucza, no to się już nie wejdzie. Tak, no jest tutaj z tym problem. Zdarzyło mi się raz tak zatrzasnąć, pamiętam, drzwi i nie mogłem potem wejść, musiałem czekać na... Na, aż Landor przyjedzie mi i otworzy te drzwi zapasowym, drzwi, zapasowym kluczem. Ale to raz mi się tylko tak zdarzyło. pamiętam. Tamty podróż byłem bardzo, bardzo ostrożny, co teraz w zasadzie w drugą stronę się odbija na mnie w Polsce, bo w Polsce nie ma samo zatrzaskujących się drzwi. A nie zamku, więc e, zawsze się zastanawiam, jak zejdę już po klatce, pewnie jedno piętro bo półtora, się zastanawiam, czy zamknę drzwi, się muszę wracać. E, więc teraz mi się to w drugą stronę odbija, że, że nie pamiętam, czy zamykałem, bo mi się wydaje, że są zamknięte, bo je po prostu zatrzasnąłem. Tak? E, słuchajcie, kolejną rzeczą, jaką pierwsza w życiu w ogóle spotkańcem uważam było okropne, to było dywany w łazienkach zamiast płytek Ani, i zamiast na przykład e, gołego leona, tamtego linoleum, nie? E, tak, Brytyjczycy namiętnie w latach 80. i 90. jeszcze e, kładli dywany w łazienkach, żeby im było po prostu ciepło w stopy, jak wyjdą sobie z, z, z wanny. Tak? E, no niehigieniczne, strasznie trudne do utrzymania czystości, nie polecam generalnie rzecz biorąc, tak. E, natomiast jeżeli chodzi o wykładziny dywanowe, które są często właśnie używane w Wielkiej Brytanii, wielkopowierzchniowo, to znaczy e, w domach, Często ludzie w domach używają właśnie wykładzi, nie kładą drewnianych podłóg. Nie kładą paneli, nie kładą kafelek, tak jak to się w Polsce robi, natomiast kładą wykładzinę po prostu, bardzo grubą wykładzinę, która tak działa jak dywan praktycznie. Ona jest bardzo ciepła, miękka pod stopami. No i, i w sumie też nie jest to złe rozwiązanie, bo tego kurza na przykład tak nie widać, nie? Bo jak to się odkurza, no to wiadomo, że się odkurzy. Na podłodze, na przykład drewnianie, tak jak ja mam teraz drewnianą podłogę, czy tam mam y, panele, no to każdy jeden jakiś tam kurz, czy tam drobiazg, on zaraz zaczyna to wszystko pylić, do góry się unosi, trzeba ciągle od, odkurzać, ciągle trzeba myć, nie? Wodą i mopem, a w takim dywanie, no to wiadomo, że tam gdzieś to się osadzi, no ale tego tak nie widać, jest, bo to się nie, jakby no, no nie fruwa wokół na podłodze. Można odkurzyć i jest ok, no to chyba jest po prostu kwestia, kto co lubi. Nie? Słuchajcie. Kolejna rzecz, wąskie i długie domy. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli patrzymy na te takie stare budownictwo w Wielkiej Brytanii. To na pewno zauważycie, że wszystkie domy są bardzo wąskie, to znaczy przody mają wąziutki, a są bardzo długie do tyłu. One jedo, idą jakby w tył, ok? Przepraszam, musiałem napić trochę wody. Herbaty, znaczy się. Dlaczego tak jest? No, tak jest, ponieważ historycznie um, ulice, na których stały domy, na, ulica, na stały domy, należała do króla. Do panującego, a co z tym idzie do państwa później? Więc te domy, im były szersze na przodzie ulicy, zajmowały więcej przodu ulicy, tym był większy podatek. Natomiast później, oczywiście, jak to zostało zmienione, to się już zmieniła sytuacja, już teraz tak się nie dzieje, już tak nie budują. Natomiast w tamtym okresie czasu, właśnie podatek był liczony od nieruchomości, właśnie względem tego, jak szeroko zajmowała miejsce na, na ulicy, tak? zwłaszcza jeżeli chodzi o ten przód domu. I dlatego na przykład tam są takie malutkie ogródki z przodu też, i z tyłu też ten ogródek jest bardziej jakby wąski, a długi, tak, jeżeli już. Um... Kolejną rzeczą, która mnie na, bardzo zdziwiła pozytywnie, no to było metro. No, wiedziałem, że metro jest w Wielkiej Brytanii, ale nie sądziłem, że jest tak aż tak rozległe i tak dużo jest tych różnych nitek metra. E, jeżeli ktoś pojechał, bądź ma ochotę się wybrać, to na pewno Was to zdziwi pozytywnie. Metro jest bardzo łatwo rozpisane za pomocą kolorów i nazw. E, tam jest nawet tak, że jak się wchodzi, e, idzie się na przykład na jakiś konkretny kolor, na połączenie nitkę, to na przykład będą barierki w tym kolorze, tak? Albo będą gdzieś tam kafelki, na przykład w rogach, e, puszczone w tym kolorze albo podłoga będzie w takim kolorze, więc bardzo łatwo jest się zorientować, że się na przykład idzie w złą stronę, bo może się zmienić barierka na przykład z niebieskiego na czerwony. Wtedy wiemy już, że nie idziemy na Piccadilly czy na Wiktorię, na przykład, tylko już idziemy na Central Line, centralną, bo to jest czerwona linia centralna. Także to jest ciekawe. Porównanie na przykład do paryskiego metra, w którym w Paryżu też byłem i w, w którym miałem przyjemność jechać, no to tam było fatalnie. Tam to było to tak, to, 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 to w ogóle ta nomenklatura była tak dziwnie ustalona, że tam nie można było w ogóle nic znaleźć. Dodatkowo, oczywiście, wszystko po francusku, w ogóle mało rzeczy było napisanych po angielsku, więc ja się po prostu tak tam w tym metrze gubiłem. No, Straszne było to metro, fatalne. Kolejną rzeczą, która mnie na maksa zdziwiła, bo nie sądziłem, że w Wielkiej Brytanii to ma miejsce, wiem, że w Chinach to miało i w Japonii. Natomiast jest coś takiego jak pociąg, który jeździ sam, czyli bez, bez kierowcy, tak? bez maszynisty. Jest to pociąg o nazwie DLR i to jest Docklands Light Railway. To jest, taka, to jest takie połączenie pomiędzy tutaj Whitechapel, czyli w okolice Tower Bridge, centrum Londynu i ono jedzie przez cały tam wschód, aż po Canary Wharf i potem skręca i dojeżdża przez, przez, przez rzekę, dojeżdża do Greenwich. Tak? I to jest taki, taki pociąg właśnie, który jeździ bez kierowcy. Tam się siada w pierwszym wagoniku na przykład i widzi się to, co jest przed Tobą. Siedzisz tak jak kierowca, dlatego że ten pociąg jest obsługiwany zdalnie, poprzez komputer i pracowników dlr którzy pilnują, żeby te, żeby te pociągi jeździły jak się należy. Słuchajcie, kolejna rzecz. Mało banków. Bardzo mało banków jest w Wielkiej Brytanii. To znaczy nie chodzi mi o to, że oddziałów. Chodzi mi o to, że rodzaj banków. W Polsce to jest tak, jakiś tam M-bank, Śląski, Bank Gospodarstwa jakiegoś tam, Spółdzielczy, PKO, PKO BP, PKO SA, Millenium, e, jakiś tam, no teraz jest Paribas, widziałem, e, co tam jeszcze jest? E, ING Śląski, był, no ja powiedziałem. No tam jest mnóstwo, no tutaj jest mnóstwo tych banków po prostu w Polsce. Jak ja na przykład kupuję czasami bilet e, na pociąg do Warszawy z aplikacji, e, to. Po prostu, jak mi tam się wyświetla, jak chcesz zapłacić, to tam jest tych ikonek banków, no mnóstwo, po prostu ja nie wiedziałem, że tyle różnych banków jest w Polsce. W Wielkiej Brytanii tak nie ma. Wielka Brytania jest dominowana dużymi bankami narodowymi bądź zagranicznymi, czyli mamy tak: narodowego mamy Barclays'a, e, Natwesta, czyli National Westminster, no i oczywiście mamy e, Bank of Scotland również. Poza tym jest Santander, e, kiedyś był Santander, teraz jest. ABI, nie, przepraszam, w pierwszej kolejności był ABI, teraz jest Santander, jest TSB, jest Lloyds, znów brytyjski typowy bank Lloyds z konikiem tak zwanym czarnym, jest HSBC, czyli Hong Kong Shanghai Banking Corporation, ale to jest HSBC Bank, jest to bank brytyjski po prostu założony w Hongkongu jeszcze w czasach imperialnych przez Brytyjczyków. Jaki tam jeszcze jest bank? No jest KUC, oczywiście. KUC to jest bank dla milionerów, to jest ten tak zwany bank królowej, ponieważ ona tam ma swoje, swoje, swoje pieniądze, swoje lokatury, u, u tak powiem, zgromadzone. I to chyba słuchajcie tyle, jeżeli chodzi o banki. Naprawdę, no garstka jest tego, tak? No jeszcze jest Metrobank, teraz niedawno się otworzył Metrobank, amerykański, e, amerykański bank. Ale no mówię, no nie ma tego tak dużo. No są tam gdzieś jakieś malutkie oddziały, jakichś tam takich narodowych banków, typu gdzieś tam Turkish Bank, czy nie wiem, Bank of China, ale to są po prostu jeden oddział na cały kraj. No tak jak w Polsce było, sorry, na całe miasto, tak jak, tak jak było w Londynie, jak ja poszedłem w PKO, też miało swój oddział, a później się zamknęło, bo widocznie nie było wystarczająco chętnych na to, żeby tam się zajmować, żeby po prostu otwierać bank w, w w Pol polski bank za granicą. No ja akurat tam miałem takie szczęście, że zobaczyłem, znalazłem go, otworzyłem i do tej pory mam. Ale, ale faktycznie mało jest tych banków. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie to tam akurat bez różnicy, bo ja tam zazwyczaj jeden tylko bank używałem i tyle. Kolejną rzeczą, jaką y, bardzo lubiłem, to było to, że śmietniczki były pod domem. No to znowu to wychodzi z tego, że ja mieszkałem w bloku, więc zawsze musiałem zejść, wyjść z tego domu, ubrać się nawet na gorszą zimę i zapierdzielać gdzieś tam na, na najbliższego śmietnika, który też nie był zawsze tak blisko, bo był kawałek, bo to był wiadomo większy śmietnik, tam ta pergola, czy jak to tam się nazywa ze śmietnikami w środku, dla większej grupy bloku, więc no zawsze to było takie, że no ja znowu muszę śmieci wyrzucić, nie znosiłem tego robić, tak? Natomiast w Wielkiej Brytanii tak nie ma, każdy domek ma pod... Y, pod domem ten malutki taki śmietniczek, albo dwa zazwyczaj nawet, więc można wyskoczyć dosłownie w piżamie nawet, czy tam w jakichś dresach i w środku zimy i też nie jest Ci nie jest zimno jakoś specjalnie, no bo to trwa sekundę, jak wyjdziesz, wrzucisz i wracasz, nie? Kolejna rzecz, jaka mnie dziwiła, to z kolei w pracy... Że dosłownie w Wielkiej Brytanii można dostać kartkę na każdą okazję. Ja to tak tego nie lubiłem, bo dla mnie to było takie marnowanie papieru generalnie te kartki na urodziny, na imieniny, kartki na e, walentynki. Kart na walentynki okej, okay, ale kartki świąteczne, kartki na e, jakieś tam jeszcze inne. Babcia ci zmarła, dostaniesz kartkę. No serio. Dziecko ci się urodzi, dostaniesz kartkę. E, nie wiem. I jedziesz gdzieś za granicę na jakąś super wycieczkę, dostaniesz na to kartkę. Wszyscy się na tym na tej kartce podpisują i to jest takie dla mnie trochę sztuczne generalnie. No, no miły, przyjemny jest to, można dostać taką kartkę, ale ja zawsze tę kartkę czytałem i od razu ją wywalałem do śmieci. no Dosłownie przed tych, którzy mi tą kartkę dali. Oni potem się już nauczyli, moi pracownicy, żeby mi absolutnie nie kupować kartek, bo było to po prostu strata pieniędzy. Ehm, słuchajcie, co kolejna rzecz, co mi się bardzo nie podobało. I znowu nie jestem budowlancem, więc nie wiem, czy to dobrze czy źle, ale rury, które są montowane zazwyczaj na zewnątrz domów. W większości domów Wielkiej Brytanii, zwłaszcza tych starszych, ale również w niektórych blokach starszych, teraz już może mniej w tych nowych, ale w tych starszych, rury wszelkiego rodzaju były montowane na zewnątrz, na fasadach, od tyłu albo z boku. Dlatego, że yy... No, oni po prostu tego nie robili wewnątrz, tak? Oni się bali, że jak tam coś pęknie, czy się uszkodzi, czy coś to będzie potem trudno się dostać, trzeba będzie rozbijać ściany, i po prostu wszystko jest na zewnątrz. Więc często jest tak, że na przykład się ogląda ładny domek z przodu, spojrzy się w bok, a tam takie wstrętne czarne rury od kibla, od wody, od wszystkiego innego, z każdego jednego piętra schodzą w dół. Więc to mi się na przykład nie podobało, tak? No i co jest najciekawsze, co dla mnie było takim naprawdę dużym zdziwieniem, bo uważam, że Brytyjczycy, Brytyjczycy jako tacy i Anglicy, nie jakieś tam narody, które przyjechały z trzeciego świata i udają Brytyjczyków, no to faktycznie nie znają czegoś takiego jak pojęcie takiego pojęcia jak ciśnienie atmosferyczne. No ja miałem taki moment w życiu, że strasznie mnie bolała głowa w ogóle w Wielkiej Brytanii. To było jakoś tak 2014, może 2015 rok, miałem takie bóle głowy, że nawet pojechałem na rezonans magnetyczny, okazało się, że wszystko jest ok, ale po prostu miałem bóle głowy. i i pamiętam, że jak siedziałem w biurze i mnie tam ta głowa bolała, brałem jakąś tabletkę, to nie zaraz, O, jesteś odwodniony na się wody. Ja mówię, nie, to nie jest od odwodnienie, bo ja piję cały czas, to nie jest od odwodnienie, po prostu mi boli głowa. Mówię, no może ciśnienie jest zbyt wysokie, nie? A oni tak się na mnie patrzą, mówią, co jest zbyt wysokie? Ja mówię, no ciśnienie atmosferyczne, tak, atmospheric pressure, a oni w ogóle nie. Z... Ale co to znaczy? Ja mówię, jak to nie wiedzieć, co to znaczy? Nie. I faktycznie, słuchajcie, Brytyjczycy nie znają generalnie tego pojęcia jak ciśnienie atmosferyczne. Nawet w telewizji, jeżeli na przykład mamy pogodę, no to u nas jest tak, ciśnienie atmosferyczne, że za bo tyle, tyle jak, jak to paskali, że będzie wysokie, że będzie niskie, jakieś tam zapylenie jest. Czasami w zimę jest również jakość powietrza. W Wielkiej Brytanii tego nie ma. To znaczy, w zimę nie ma czegoś takiego jak jakość powietrza i nie ma czegoś takiego jak ciśnienie atmosferyczne w ogóle. Latem natomiast yy, czasami pokazują zapylenie. To znaczy, jakie tam jest jaka jest wysoka możliwość na przykład, że tak powiem, alergii, tak? Natomiast jesienia atmosferycznego w ogóle nie ma. Co jest, co jest takie w sumie ciekawe, bo może jakby na ten temat więcej wiedzieli, to mogliby, nie wiem, może by się jakoś. Może by to im pomogło na przykład w tym właśnie, żeby nie brać często tabletek przeciwbólowych tak nadmiernie, bo one mogą wcale nie pomóc. Ok, słuchajcie, dzięki serdecznie za wysłuchanie mi dzisiaj. Strasznie długi odcinek, myślałem, że on pójdzie szybko, a tu się okazało, że jednak trochę mi się zeszło. Jak zwykle zachęcam do pozostawiania komentarzy, do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I oczywiście chętnie również poczytam komentarze, tak? Jeżeli wiecie coś jeszcze, co Wam na przykład zdziwiło, a czego nie wymieniłem, to chętnie posłucham, napi napiszcie, poczytam sobie to. Może też dodam do następnego filmiku. Natomiast jeżeli jest coś, co może powiedziałem, jest nie. Poprawne, chociaż wydaje mi się, że wszystko, wszystko tak mniej więcej jest faktycznie zgodne z prawdą. Nie chyba tam nic nie przekłamałem. To również nie poprawcie w zasadzie, bo nikt nie jest idealny i no, można tam się gdzieś może w jakimś jednym wytłumaczeniu czegoś pomylić na przykład. Dzięki serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.